Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy pobijali rekord najwięcej 40-punktowych występów w historii NBA. Na obecną chwilę jesteśmy tutaj na pierwszym miejscu, no ale mamy tutaj wyrównany ten wynik razem z Wiltem Chamberlain. Mamy po 271 takich występów. No i w dzisiejszym meczu z Timberwolves, jeśli wszystko pójdzie dobrze, no to właśnie będziemy samodzielnym już rekordzistą. No i to jest właśnie plan na dziś, no i możemy przechodzić do tego meczu, a więc pora na starcie Spurs kontra Wolves, no i też pora naprawdę na napisanie historii, na napisanie kolejnej, może powiedzieć, kolejnego rozdziału w historii tej wielkiej kariery Kobe'ego Jordana. Wydaje się, że ten rekord powinien być pobity dzisiaj, no bo jednak w miarę jak gram te 12 minut na kwartę i oczywiście nie łapę tych fauli, no to w miarę nie jest to ciężkie, jak już oczywiście widzieliśmy wiele razy, więc wydaje mi się, że nie będzie to nic jakoś bardzo ciężkiego do zrobienia, ale zobaczymy oczywiście. I możemy rozpoczynać to starcie. Jak patrzę na tych Wolves, widzę, że mają Edwardsa cały czas, a widzę, że mają Garlanda, mają Patryka Williamsa i Kuzma. Wydaje mi się, że w tym sezonie się z nimi nie mierzyłem. Jeszcze rok temu Garland był w Filadelfii, to pamiętam, jak był w duecie z Embiidem, ale właśnie odkąd on dołączył do Minnesoty, wydaje mi się, że nie grałem jeszcze właśnie z nimi, więc zobaczymy, jak sobie tutaj poradzą. Patrick Baldwin Jr. zaczyna od dwóch tutaj rzutów osobistych. I trafię te dwa rzuty. Garland rzuca, to jest praktycznie potrójna zasłona, nie zasłona, tylko potrójna próba wybrony. Mikal Bridges jakimś cudem spowodował, że ten zawodnik z 36 nie trafił, to jest dość dziwne. Wemby oddaje do mnie. Myślałem właśnie, że nie będzie tego robił, bo jednak miał Antonego Edwardsa. Patrick Baldwin, po co mi się tutaj wypchał? Nie wiem, czemu mi się tutaj wypchał, bo ja właśnie chciałem wejść pod kosz, ale on mi tutaj przeszkodził dość mocno. Wemby trafia, no bo Antony Edwards nie powinien tutaj właśnie jakkolwiek przeszkodzić. Garland próbuje i nie trafia. Ponownie Garland rzuca, ale my ponownie jesteśmy w dobrym miejscu, żeby próbować go wybronić. Garland nie powinien mi właśnie sprawić problemów, ale Kuzma sprawi niestety. Kuzma mnie tam zablokował, jeśli się nie mylę. A, no ja trafiłem tam w zielone, a właśnie Kuzma niestety był w dobrym miejscu, ale Wiktor i tak dał radę trafić potem. Ten Edwards i to nie będą dalej pierwsze punkty dla Minnesoty. My teraz wejdziemy pod kosz, to będzie dobre podanie, ale to będzie ponownie dobra wybrona. No, na razie to wygląda źle, bo na razie jakby za każdym razem potrafimy dobrze wybronić, ale taki może być tylko początek. Edwards zablokowałem przez Wembiego. Patrick Baldwin, widziałem go od początku, tylko że no trafił, ale myślałem, że to będzie troszkę inaczej. Myślałem, że będzie jakby przed Kuzmą, a nie za Kuzmą, może powiedzieć. Jakby bliżej kosza, a nie dalej. Ale, no ale trafił, więc to jest najważniejsze. 8-0 start. Teraz Garland tak troszeczkę był przede mną niestety, ale na tyle przede mną był, że dał radę tu trafić oczywiście. Wemby ustawia piłkę. Wemby ma Garlanda, więc nie dziwię się, że próbuje, ale niestety nie trafia. Mam wrażenie, jakby oni wiedzieli, że chce ten rekord pobić. Naprawdę bardzo się na mnie skupiają tutaj, nawet przed tutaj screen, jakby na mnie się bardziej skupili niż na Wiktorze. Edwards próbuje i Edwards trafia trójkę. Garland nie jest za wysokim właśnie zawodnikiem, więc potencjalny postęp powinien jakby być opcją na punkty i no, powinien, tak mówiłem, powinien być, ale nie. No ale dobra, mam piłkę przynajmniej. No jak na razie, właśnie też nie lubię, nie ukrywam takich meczów, w których jakby czuję, że muszę ileś tam zrobić punktów. No jakby, no, czuję właśnie, że muszę tutaj zrobić te 40 punktów, żeby mieć ten, może powiedzieć, spokój taki. Dobra,
to miałem mówić. Już powiedziałem dobre podanie, bo byłem pewny, że to będzie dobre podanie, ale jednak nie. Garland przy piłce. Próbuje. Nie trafił. Teraz wszedłem pod kosz, dobra. Powiem, że nie chciałem aż tak bardzo widowiskowego tego rzutu, tylko chciałem coś prostszego. Najważniejsze, się udało trafić. Anthony Edwards, czułem właśnie, że ta piłka może być podana, ale Patrick Williams nie trafi. Oj, to było zbyt wczesne, jakby po prostu to było, to był tak po prostu typ rzutu, że widziałem, że Garland do mnie przychodzi, więc czułem, że muszę to szybko wyrzucić, bo jak tego nie zrobię, to po prostu na pewno mnie wybroni i to było takie złe. Edwards zablokowany. To łapanie piłki w taki sposób przeszkadza i to niesamowicie. Teraz jeszcze oczywiście mój zawodnik stracił równowagę, a też mamy tutaj nie za dużo tej energii już. Screen dla Wiktora, który był dobrym screenem. Anthony Edwards. Patrick Williams rzuca za 3 punkty i Patrick Williams z narożnika trafia. No, wiemy dobrze, że komputer z narożnika jest bardzo, bardzo, bardzo groźny. I to trafiłem, tak, trafiłem, udało mi się tutaj tak trafić. Tak, w ogóle widziałem właśnie kilka komentarzy odnośnie moich trójek w poprzednim odcinku i wiem, że nie rzucam ich za dużo, to jest fakt. Czasami jak na przykład są te open trójki, na przykład to czasami są takie po prostu sytuacje, w których na przykład mam zawodnika i po prostu próbuję na przykład, nie wiem, czasami spróbuję tą trójkę, czasami nie, po prostu czasami próbuję wyczuć, może powiedzieć, zawodnika, czy on do mnie podskoczy jakby, czy będzie chciał, czy nie, jakby. No i to też jest taka jedna rzecz, piłka będzie niezłapana, ale będzie ich na 3,5 sekundy. No ale właśnie ogólnie jakby, zwłaszcza przed poprzedni odcinek, tam był mecz, w którym to 5 minut było do końca i my traciliśmy jakieś 10 punktów, dlatego nie próbuję trójek tam, bo po prostu trójki nie są na tyle pewne dla mnie teraz, więc nie będę w takich ważnych momentach próbował trójek jakby, no wolę pójść po coś, co jest łatwiejsze, pewniejsze jakby, więc tak to wygląda, no jednak wolę rzucać przed trójki bardziej w momentach, w którym czuję, że jest po prostu, no ta trójka może nie być kosztowna, przed jak że się pomylę, bo jakby pod koniec meczu jak gonisz, no to każde punkty są mega kluczowe, więc nie będę próbował robić trójki, która no może się nie uda, nawet open trójka jest ryzykiem jednak, niż na przykład wejście pod kosz. Więc no tak to wygląda troszeczkę. Wolę trójki rzucać w momentach, w którym wiem, że to nie będzie nas nic kosztowało złego, jak się nie uda. Ja by te trójki były właśnie no, na innym poziomie troszeczkę, jakby w sensie jakim no... Nie czułbym, że mam 98 free point shota, a znaczy nie czułbym tak, że mam niby to 98 free point shota, ale go kompletnie nie czuję. No to inaczej właśnie. Tu akurat trafiłem, więc tutaj mamy trójkę i mamy 7 punktów. Są też dni właśnie, w których mogę naprawdę wyczuć te trójki dobrze. W miarę mi to dobrze wychodzi, a są też, w których mi po prostu gorzej to znacznie wychodzi. A przed sam free point contest dobrze to pokazuje, aby są dni, w których free point contest potrafię wygrać, a są dni, w których potrafię mieć free point conteście najgorszy wynik, jakby, więc za duża loteria jest z tymi trójkami na tym Hall of Fame, mam wrażenie. Bo to było na poprzednich poziomach, jakby, wiadomo, że no, to jest niższy poziom, więc jakby powinny być łatwiejsze i jakby vice versa, jakby jak jest wyższy poziom, no to też powinno być trudniejsze, no ale jednak właśnie, jak już mówiłem, no, jakby no nie w pełni to tak to powinno wyglądać, mam wrażenie, jakby jednak jak masz 98 free point shota, to nie obchodzi mnie, czy mam Hall of Fame, czy jaki poziom, to jednak powinienem czuć, że mam taki właśnie wysoki free point shot, oceniony jednak. Anthony Edwards do Garlanda, podanie do tego zawodnika, nie widziałem, który to zawodnik był dokładnie, on się nazywa. Anthony Edwards jest blisko, weźcie pod kosz i trafiamy, pięknie. Garland próbuje i Garland się myli. Piłka jest nasza.
Podaj mi do... Właśnie klikałem podanie, dlatego... No i mam offensive, first secondary. Kliknąłem mu raz lub dwa i nie podał. I potem musiałem dopiero za trzecim razem, a jak już za trzecim razem podawałem, to zanim ja wróciłem stamtąd, to już dostałem tego offensive first second violation, więc nie wiem, czemu tyle razy musiałem kliknąć podanie, żeby to się wydarzyło. Nie wiem, czy po prostu jeszcze ten brak równowagi był, czy o co chodziło. Horton tak nie trafi. Mikal, dobrze rozegrana akcja, pięknie rozegrana akcja. Helen Horton Tucker próbuje tą trójkę, niestety trafia tą trójkę. Dało mi się, miałem właśnie ten rzut, jakby miałem ten rzut, ten pasek był szeroki, ale nie udało się sedno nic. Myślałem, że oni prowadzą tą trójkę i w niego oczywiście skoczyłem, więc ten głupi blocking foul. 42-29 w tym momencie, a początek drugiej kwarty. Nie lubię właśnie tych meczów, tak już mówiłem, no jakby... Fajnie spisać historię, ale nie lubię tych meczów właśnie, w którym jakby mam takie właśnie wrażenie, że no muszę zrobić te 40 punktów, żeby nie musieć kolejnego meczu grać, żeby prowadzić kolejny raz, tylko żeby to było w jednej próbie. Backcourt violation w tak łatwy sposób. Faul Garlanda. I 13 punkt zdobyty. Trzeciego faulu mojego nie ma szczęścia, no ale... Za to są punkty Garlanda, choć i tak jak na razie 4 na 13, aby nie rzucać celnie z gry. Taki steal, tak prosto mi zrobił tego steala. McDaniels nie trafił. Victor od razu rzuca i od razu trafia. Trójka i trafi, niestety. Próbowałem być jakby przed nim, żeby nie zostawił mnie na screenie, ale pośpieszyłem się po prostu. Nie jest łatwo tego Garlanda tak przepchnąć, jak myślałem. Jakby miałem wrażenie, że łatwo sobie z nim poradzę. McDaniels zablokowany. To jest faul, jakby naprawdę on mnie łapie, on mnie dosłownie łapie tam, ale... On mnie łapie dosłownie jakby, ale nic. Ale nic z tego, nie będzie faulu. I Garland się myli. Myślałem, że będzie faul, ale nie, nie mam. Zablokowany Garland od razu. Nie będę oczywiście próbował jakiegoś... Naprawdę to zrobię. No, nie wierzę naprawdę. Nie wierzę w ogóle, że ta gra mi w takiej sytuacji da taki wąski... Jakby no, nie jest to ogólnie wąski pasek, ale na tą sytuację, na open dunk dostałem taki pasek. Nie byłem w ogóle na to przygotowany. I nie trafiłem tu w ogóle. A teraz zdobędziemy punkty już.
A nie, dziwnie naprawdę, jakby nawet nie chodzi mi ile mam energii, jakby to jest open dunk, jakby no bez przesady, naprawdę. Że ten, jak na open dunk to był bardzo wąski pasek. Garną trafia. To jest atak i to jest, no, faul. To jest ewidentny faul na nas, Granta Williamsa. Tu niestety już nie trafimy. Anthony Edwards, no to jest ewidentnie za łatwe, by Kawhi nie powinien mu się tak łatwo dać. To jest kolejna trójka, no i pięknie. Druga trójka celna. Kyle Kuzma, on nie dołoży trójki. Kawhi. Wemby. To powinny być punkty i tak jest. Piąta nasza asysta. Wemby blok, pięknie. Naprawdę, został zablokowany i piłka idealnie upadła w dłonie, no. No jaki fart naprawdę tutaj miał. No nic. Czemu tak głupia animacja? Ta animacja jest nigdy niedobra. Ta animacja zawsze się kończy nietrafionym rzutem. Ale ja nie mogę nic kontrolować animacji. Wiktor ma piłkę. I nie wiem, naprawdę. Dlatego nie lubię tych, jak się to pokazuje. Czy to jest trójka? Nie mam pojęcia. To jest trójka, dobra. To była trójka, czy to był półdystans? Nie, to była trójka na pewno. Już prawie tam naprawdę jesteśmy przy tych 40 punktach, patrz na to, że to jest dopiero pierwsza połowa jeszcze, Darius Garland. A, myślałem, że go zablokuje perfekcyjnie. Edwards. Uwaga, Wiktor, żeby zebrał to. Nie musisz jednak, bo to jest trójka Edwardsa. To była bardzo ryzykowna. Ryzykowne podanie. Mikal, nie. Dobrze, masz farta, że to jest fał, ale nie rozumiem, czemu oni to nie robią. Jak zbiorą tę piłkę w takiej sytuacji, zamiast wycofać do tyłu, to tak na, jakby próbują na przepadłej. Idą na przepadłej i próbują to jakimś cudem trafić do kosza. Edwards trafia. Kawhi, ale szkał. Czy Kawhi może właśnie zrobił crossovera? Muszę to zobaczyć naprawdę z bliższa. Czy Kawhi naprawdę to zrobił? Kawhi mu po prostu zrobił. Czy albo może zrobił crossovera, albo Anthony Edwards miał charge, aby musi jakieś. Nie mam pojęcia, tak czy tak nie wygląda to dobrze dla Anthony'ego Edwardsa. Patrick Williams z pół dystansu trafi.
Victor, podaję do niego i to będzie nasza siódma asysta. To będzie faul na Kuzmie. Pięknie, ale tak miałem mówić pięknie, bo wydawało mi się, że go mam. Nawet myślałem przecież, że może mam blok na nim. Jakim cudem on to trafił, nie mam pojęcia. Prawda? Miałem wrażenie, że zrobiłem to, co mogłem, a i tak się nie udało. No tutaj właśnie czułem, że nie miałem tego miejsca, tą trójkę, dlatego nie chciałem forsować tego, a wolałem wejść pod kosz. Edwards trafił. Victor był zaraz też przy mnie, dlatego właśnie po części myślałem, że to będzie by podwójne krycie, ani dlatego nie zdecyduje się jakoś szybko na tą próbę, a jednak. Aj, było blisko. Szkoda, szkoda. McDaniels. Nie trafimy, nie zbierzemy, ale to nic. Najważniejsze, że ktokolwiek od nas zebrał. Mikal Bridges próbuje, ale nie trafia. Ani ja, ani Wiktor, naprawdę. Nazywa się tym bardziej, aby Wiktor, że nie zablokował go. Szkoda. Szkoda, tak łatwo mu dałem tutaj punkty. To jest pół dystans, ale wpadnie. To byłoby zbyt łatwe, ale poduje jednak. McDaniels jest troszeczkę wolniejszy i no dosłownie nie mogę tego lepiej wycelować w tej sytuacji, ale i tak nie mogę tego trafić. Anton Edwards i trafił. I to jest kolejna trójka, pięknie. Kolejna trójka w naszym wykonaniu, będziemy mieli ostatnie posiadanie w tej pierwszej połowie. Byłem przy nim, byłem przy nim. Patrick Williams jednak zbiera i to jest duży problem. Anton Edwards. Byłem koło niego i znowu go wybroniłem, ale co się znowu dzieje? Ponownie wybrona. Jak on to tak łatwo zrobił? Nie mam pojęcia, ale... No nie wierzę, naprawdę. No i koniec pierwszej połowy. Szkoda po prostu tego, bo wystarczyło złapać jedną piłkę, byśmy mieli wcześniej jakby... Mielibyśmy szansę na ten rzut, który byłby jakby bardziej... Aby może być dopracowane i taki po prostu byle jaki rzut. No i sprawdzimy po pierwszej połowie. Jakby 31 punktów chyba, więc wiadomo, że ten rekord będzie dzisiaj pobity. Historia w Target Center będzie napisana. Fajnie też właśnie ogólnie, że w miarę te trójki dzisiaj dość siedzą, bo właśnie jak widziałem właśnie te komentarze, to sobie pomyślałem, że no dobra, mogę tutaj troszeczkę spróbować, tak, ale jakby właśnie w tych dobrych momentach tylko, nie będę
forsował trójek i nie będę już rzucał trójek w złych momentach, tylko w tych momentach właśnie, w których poczuję, że to może być dobry moment na to. Będziemy mogli za chwilkę zaczynać tę drugą połowę. I zaczynam drugą połowę. 9 punktów i mamy nowy rekord. Najwięcej 40-punktowych występów w historii NBA. Edwards nie rzuca jednak. Edwards próbuje. Edwards się pomyli. No myślałem, że naprawdę taki będzie putback dunk, ale na szczęście nie. Kawhi. To będzie faul plus punkty. Pięknie, Kawhi. Faul Wiktora na... Nie wiem, w sumie zawsze zapominam. Co za zawodnik, to jest Pittman. Każdy go właśnie przez te jakby buty nasze, które nosi, ale cały czas nazwisko tutaj zapomina. Nie trafia ten drugi rzut. Kawhi tutaj wychodzi fajnie, ale przy nim jest Patrick Williams niestety. Myślałem, że zbiorę może, ale nie udało się tutaj ustawić to dobrze. Tyus Garland trafia trójkę. I to jest kolejna trójka, tak po prostu. Jakby nie zmieniałem poziomu, nic nie zmieniałem, to po prostu jest dobry dzień na te trójki. Anton Edwards, potem do Patricka Williamsa. Ale jup, no to była bardzo ryzykowna próba. Aj, to miał być, wow, to miał być do Kawhi'a, ten ale jup miał być do Kawhi'a, który tam myślałem, że nie schodzi do środka, ale nie schodzi, ale jakimś cudem znikąd Victor Wembanyama, na niego mogę zawsze liczyć. Znowu ten nie jest dla mnie sami naprawdę, jak biegnę z nim i on jakoś się prześlizgnie między, jakby przede mnie, no nie rozumiem tak, jak on to robi. A, tu mamy atak, piękny atak. 4 punkty jeszcze tylko. To wczesny wyskok, ale i tak go mamy na bloku. Pięknie. I też mam piłkę. Nie zauważyłem. Nie patrzyłem właśnie w ogóle, kogo to była piłka na dole. A to jest też nasza piłka jeszcze przy okazji, więc najlepszy możliwy blok. Bo nie tylko mamy ten blok, ale też, też mamy piłkę. I piękny atak ponownie. Jeszcze 2 punkty. Następny celny rzut z gry to jest na rekord. Edward się nie pomyli. Oj, tu było zdecydowanie za wcześnie. Pan trafny, jednak nie miał tej możliwości, żeby spudłować praktycznie.
Ajajaj, bliziutko, bardzo bliziutko tego. Aż ten transition take foul, próbowałem tą piłkę jakoś wybić mu z dłoni. No i trafiałem ten rzut osobisty. Anton Edwards. Blok, pięknie Wiktor go złapał. Patryk Baldwin, próbuj. Trójka Patryka Baldwina Juniora, która jest zamieniona na 3 punkty. 20 punktów przewagi mamy nad nimi. Podajcie do mnie, bo mi podwoją możliwe. Tak jest. Patryk Baldwin. Jeszcze świetne podanie do Kawaja. Kawaj może... Właśnie liczę na podanie w ostatniej chwili tutaj do mnie jeszcze, że miał przed podkorze. Nie udało się. Karla, to trafi. Ja myślałem przez chwilę, że on będzie rzucał na porządek od razu. Bo tam miał miejsca dość dużo. To jest szansa dla Mikala. Mikal Bridges trafia. To jest głupota czysta. Zostawiać Mikala Bridges na trójkę wolno. Niech robią to ile chcą. Tylko będzie się to źle kończyło dla nich. Timeouta teraz biorą. Anton Edwards traci piłkę w tym momencie. My wchodzimy pod kosz, ale jup do nas i to są punkty i to jest historia. Najwięcej 40-punktowych występów w historii NBA i to w taki sposób, takim 360 ale jup dunkiem. No to nie dunkiem, ale japem. Takim jest naprawdę piękny sposób. I też dość szalone, że nie mam tutaj nic z tego, jakby to nie było w ogóle istotne. To jest takie dość szalone, nie ma tutaj niczego, no ale my to wiemy i to jest najistotniejsze. Garland próbuje, Garland nie trafi, faul jest na Pittman faulu ogólnie Wembiego. Nie czułem się pewnie co do tego rzuta, ale akurat Anton Edwards tutaj był perfekcyjnie ustawiony. I Garland trafił. Udało się zdobyć kolejne punkty. Możliwe, że gdzieś w czwartej kwarcie pewnie przedwcześnie usiądę na ławce, bo to jest mecz, w którym nie trzeba grać do końca. Widać już teraz w sumie, że to my idziemy po zwycięstwo. Anton Edwards nie trafi. Widziałem tego Pitmana, to tutaj skoczyłem, ale i tak nie zdążyłem. To jest kolejna trójka. To jest kolejna trójka. 6 na 10. 6 na 10 dzisiaj. Anton Edwards. Nie trafił.
też faul Edwardsa. I mam drugi celny rzut osobisty. Kyle Kuzma pod koszem, zablokowany piłka, jak będzie jeszcze Wolves. Teraz mnie dopiero, dobra, teraz dopiero to, tutaj to pokażę. NBA record, most 40 point games in career. Fajnie właśnie, że to przynajmniej pokazali w tym momencie, jakby może nie wiem, oni nie zdawali sobie sprawy i teraz nagle sobie przypomnieli, że ten rekord pobiłem. Tak to troszeczkę wygląda. Chciałem, że go przez chwilę tam sięgnę jeszcze tym blokiem. I za wcześnie. Oj, Derek Lively, jakby Anthony Edwards włączył niewidzialność, może powiedzieć. Derek Lively jakby nie widział, że on w ogóle tam jest. Jalen Sachs, spróbuj tą trójkę i Jalen Sachs oczywiście trafia. Jeden świetny ruch i ma punkty. Nie lubię tego właśnie, jak ja próbuję zrobić screena, to naprawdę ten Derek Lively się niepotrzebnie wpycha tutaj. Jakby ja chcę zrobić jednego, ja chcę zrobić samemu screena, żeby była opcja, że albo zawodnik wchodzi pod kosz i ściąga dwóch graczy, wtedy jestem open na trójkę, albo robię mu dobrego screena i on wchodzi sam pod kosz. Jakby chciałbym coś takiego jednak. Edwards nie trafił. Dobre podanie i będzie faul. McDaniels musi rzucać, nie trafi, Wemby zbierze. No nie wiem, nie wiem, Wiktor, a jednak, jak widać, ten screen mu wystarczył. 30 punktów przewagi mamy nad nimi. Anton Edwards nie trafił, my mamy zbiórkę. Jestem troszeczkę zmęczony, więc nie będzie łatwo. Edwards jest przy mnie, niestety. Oj, 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 tak łatwo. Szkoda, że tak łatwo. Dobra, teraz jest dobry screen, teraz jest trójka. Nie. Aha, dobra. Super. Zielone, trafiłem, nie ma silnego rzutu.
Fajnie, po prostu fajnie. Edwards nie trafi. Czemu... Nie rozumiem tego, co zrobił Victor. Czemu on tak długo musiał... On mi po prostu jakby nie pokazał nawet w ogóle, z której strony będzie robił screena. Jakby on szedł środkiem, nie było wiadomo, z której strony przyjdzie. Czemu on nie szedł od razu z jednej strony, żebym wiedział, po której stronie to będzie. I to było... To mi zepsuło tego, to maksa, no. Nic. Możemy zacząć jeszcze czwartą kwartę. Oczywiście my gramy, bo mamy jeszcze ta Mamba Mentality. Jeszcze taką jedną trójkę załadował, no ale już jakoś teraz nie jest takie łatwe. No teraz na pewno nie będzie łatwe. Jalen Suggs, próbuj. Nie wiem, czemu nie zrobił catch and shoota. Od razu wydawało się, że powiem Mikal próbuje. I Mikal już trafia, dobrze. Edwards, uwaga zawodnika tutaj z 12 właśnie, dlatego. No i Garland już trafi, wiedziałem, że nie ma sensu na niego biec tam w pełni. Chciałbym właśnie tak mówiłem, jedną jeszcze trójeczkę trafić, nie byłoby miło. Nie, to się na pewno nie uda. Oni tak jakby no, oni mi nawet nie chcą pozwolić na to. Dobra, jeszcze raz, przyjdźcie tutaj, niech ktoś przyjdzie. Jalen Suggs, niech spróbuje, Mikal. On zablokowany ma tą piłkę. A teraz właśnie dosłownie jakby nie wiem jak trafiać w trójek proszę, bo cały czas mnie podwajam tylko. Dobrze go tutaj kryje Jalen Suggs i Edwards aż sfaulowany. Szkoda, bo dobrze krył, cały czas tutaj dobrze krył, ale w tych ostatnich minutach niestety już nie. Złapana piłka przez Garlanda. Ta piłka nie może tak długo wisieć w tym powietrzu. Musi być szybkie podanie, musi być szybkie podanie. No dosłownie to jest ten pół centymetra, dosłownie naprawdę to jest tak niewiele, ale niewiele niestety robi tej różnicę. Choć właśnie to jest to, o czym między innymi mówiłem. No jak mam 98 free point shota, byłoby miło, gdyby to naprawdę jakby... Wiem, że to nie jest zaraz za linię, ale jednak, jestem 98 free point shot. Chciałem tą jedną trójkę trafić, ale chyba nie, ostatnia próba. Nie, nie mogę już, nie mogę, że jakby teraz jakoś, po prostu jakby straciłem już to. Ask out, tak. Już nie czuję potrzeby więcej robić, naprawdę. Jakby wygraliśmy ten mecz, jeszcze właśnie chciałem tą jedną trójkę trafić, nie udało się. To nic. Chyba tam miałem 48 punktów, więc nie mam 50 point game, ale szczerze, mam tyle już tych 50 point game'ów, że ja naprawdę jakby... Nie jest to dla mnie aż tak kluczowe, ale mam nadzieję, że osoby, które właśnie tam mówiły coś właśnie o tych trójkach, teraz mogą być zadowolone, bo właśnie popróbowałem troszkę tych trójek i... No troszeczkę trafiałem, troszkę nie trafiałem, ale... A troszkę właśnie popróbowałem. I możemy iść dalej, a więc rekord pobity. No i to naprawdę sezon zakończony będzie w tym momencie też, bo nic więcej tutaj nie mam do zrobienia. Możemy właśnie pewnie przejść odnośnie, zakładam pewnie właśnie te wywiad, może być jakby te pytania odnośnie tego pewnie, że mamy rekord. With your recent milestone of moving into the top 10 for career triple doubles, how do you think this achievement reflects your overall impact on the game?
Widzę, że tutaj mam jakieś wolne media, bo oni dopiero mówią o triple double, że ja tutaj wskoczyłem. No to myślę, że można powiedzieć, nobody wants to be number 10, to też jest prawda, bo jak masz ambicje potężne, to nigdy nie chcesz być numerem 10, chcesz być numerem 1, ale szczerze, czy ja będę numerem 1, jeśli chodzi o triple double, wątpię jednak, więc powiedzmy, że to powiedzmy. It's unreal. It shows me that all those days I didn't want to train, didn't want to watch film, didn't want to practice, but pushed through and did it anyway. They were worth it. Ever since I came into the league, I've set pretty high goals for myself. I wanted to be one of the best to ever play, not just in one aspect, but all around. Grabbing boards, diamond up teammates, scoring, anything and everything. Triple-doubles have become a personal goal for me because they symbolize my desire to be great in all those different ways. And I'm not done. I want to keep pushing myself and keep chasing greatness in every facet of the game. To nie wiem, kiedy oni właśnie znajdą czasy na jakby na wywiad odnośnie tego, że mam rekord może. Może się takie wywiady po prostu nie wydarzą. A tam na social mediach coś było napisane o tym. Just recorded. Aha, of this season, dobra. Czyli ile mam właśnie tych 40 point game? A w sumie nie wiem, rekord nie pobiliśmy, ale game playoffs, game season, tak. Season 40 point game season to jest ten sezon, czyli 2030, tak? No to jest to. No to w sumie to nie znaczy najlepszy wynik, ale właśnie jak sobie zobaczymy, jeśli chodzi o career. 40 Point Games, pierwsze miejsce samodzielnie, Kobe Jordan. A zobaczmy już w sumie te inne rzeczy jeszcze. Total Points, miejsce 30, mamy 7 chyba za Allenem Iversonem, tak jest. I Allen Iverson będzie wyprzedzony, bo zostało nam chyba 2 mecze, więc na pewno zdobędziemy tyle punktów, żeby wyprzedzić Allena Iversona. Więc jeszcze AI będzie wyprzedzony w tym sezonie. Field Goals Made, tutaj miejsce mamy 25, Kyrie nie będzie wyprzedzony. Wątpię, bo jakby nie grał, to go może wyprzedził, ale on gra, więc nie wyprzedzę go. Three pointers made, Jason Terry mamy. A, wyrównałem, czyli wynik Jasona Terry'ego po tym ostatnim meczu, gdzie troszeczkę tych trójek potrafialiśmy, więc na pewno też pobijemy wynik Terry'ego, czyli też będziemy samodzielnie na 25 miejscu. Asysty tutaj miejsce 34. Dobra, a więc zagrajmy ten mecz, który będzie z Denver. Symulujemy. Key game. Jaki key game? Jaki game? Have a good game and you'll pass Allen Iverson. Czy to jest aż tak ważne? Jakby 40 point game rekord to nie jest key game, a wyprzedzenie Allena Iversona to jest. Jakby z całym szacunkiem, AI jest świetnym zawodnikiem i jest legendą absolutną, jest Hall of Famerem, ale jednak. Zdobycie najwięcej 400 punktowych występów w historii NBA to nie jest key game, ale wyprzedzenie Allena Iversona to jest key game. Nie rozumiem tego, ale ten moment, ja nie będę grał tego meczu, ale ten moment, jutro pewnie zacznę playoffs, ale właśnie przed początkiem playoffs pokażę ten moment, w którym to robię, jakby wyprzedzam Allena Iversona. No a teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!